Cześć wszystkim z tej strony Kami, z kanału Dyskuperia Kryptowalut. Wczoraj filmu na kanale nie było, musiałem sobie dzień przerwy zrobić z relacji obowiązków tutaj prywatnych, że tak powiem. Dziś wracam już z dużą dawką informacji. Mamy dzisiaj, co my dzisiaj mamy, środę czy wtorek? Ja dzisiaj strasznie zagubiony jestem, środę. Natomiast jutro zorganizuję dla Was konkurs, ten, który obiecywałem Wam, tak jak mówiłem, przesunąłem się to wszystko o jeden dzień. Więc dzisiaj tego konkursu nie ogłaszam. Jutro konkurs będzie na kanale. Na dziś, oczywiście, sporo informacji z linku. Chcę na początku tylko przejść tutaj do tego filmu mojego, który dodałem właśnie wczoraj. Jak stracić pieniądze w 5 minut? Poradnik od A do Z dla początkujących. Tutaj muszę podziękować Andrzejowi za pomoc w wymyśleniu tego tytułu. Uważam za trafny. Liczyłem na naprawdę bardzo dużo, ilość łapek w dół, bo trochę, w... no nie chcę powiedzieć, w żo żo żołnierskich słowach powiedziałem. Do niektórych, bo nie można używać zbyt żołnierskich słów na YouTubie, bo niestety, ale film może być zablokowany, albo cały kanał zablokowany, o blokadzie kanałów to dzisiaj sobie powiemy na koniec tego materiału. No więc musiałem to w trochę delikatniejszych słowach, niż bym chciał powiedzieć do wszystkich. No i się zdziwiłem, bo tylko dwie łapki na 375 w górę bez moje 374. No więc chyba może do niektórych dotarło i założyli te spodnie dorosłego faceta, że no niestety, ale kryptowaluty. Są ryzykownym sportem, ryzykowną inwestycją, szczególnie takie coś jak ja omawiałem ostatnio na kanale. Czyli Base Protocol jest to coś, co może po prostu poobcinać ręce przy złym, jakby zarządzaniu tutaj swoim kapitałem, przy no, negatywnym akurat tutaj mówiliśmy, libajdzie. Natomiast wydaje mi się, że sporo osób z Was zrozumiało, niektórzy już mają dość i są <laughs> zdenerwowani, że aż tyle razy powtarzam zawsze i uczulam Was, że inwestujecie z własną własną kasę, nikt za Was klikać nie będzie przycisku kup, musicie zrobić własny research i tak dalej, i tak dalej, więc widać, że jest mądra widownia na tym kanale, widać, że tutaj stworzyliśmy fajną społeczność, także dzięki bardzo za tak ciepłe przyjęcie, to trochę takiego kuba zimnej wody na głowę, co po niektórych. Przejdźmy jednak sobie na kong My no i mamy delikatną korektę, już tutaj jakieś tam V-recovery się Zrobiło, bo jeszcze byliśmy niżej, poniżej 18 tysięcy za bitcoina, teraz 18 18350 i tyle nawet 500 chyba 20 czy 30, bo delikatne odbicia, jeżeli chodzi o kryptowaluty, które sobie najlepiej poradziły to elrond 14,9%, nexo 10,5% Loopring 10%, najgorzej AMPL 16% w dół, Blockstack 10% i 10,9% w dół, golem 7,8% w dół. No, także rynek trochę skorekcił, ale tak jak mówiłem, za dużo byliśmy na tych bardzo, bardzo wysokich wskaźnikach, jeżeli chodzi o chciwość na rynku. Za długo. Niestety, nie dokonało się przebicia tej, tej granicy 20 tysięcy dolarów. I to mamy ten sam motyw, dokładnie to samo, jakbyśmy sobie włączyli wykres. Co się działo przy 10 tysiącach dolarów? Kurde, dobra. Niech stracę. BTC, wchodźmy na BTC. Bo, bo chcę Wam to pokazać, żeby uzmysłowić Wam, że dzieje się to samo, przynajmniej ja za, zauważyłem taką tutaj analogię, jak mieliśmy atak na, przejdźmy na jakieś większe świeczki, jednodniówki powiedzmy, tak? Mie, próbowaliśmy tutaj się bić z tymi 20 tysiącami dolarów, no i kilka ataków było, nie dało się, przyszła jakaś korekta. Tu jak mieliśmy 10 tysięcy dolców do przebicia, yy, w, tu, najpierw tutaj byliśmy przy 10 tysiącach dolarów, Kilka razy próbowaliśmy to atakować, nie udało się, nastąpiła bardzo delikatna korekta, długa konsolidacja i dopiero wybicie na wyższy poziom. W tym momencie tak, weszliśmy schodek wyżej, znowu mieliśmy tutaj parę ataków na te 20 tysięcy dolarów i znowu się nie udało, zeszliśmy trochę niżej. Nie zdziwiłbym się, w tym momencie byśmy mieli przez jakiś czas taką konsolidację, może nawet do końca roku, może nie, oczywiście czas pokaże i dopiero po tym, po tej konsolidacji dopiero byśmy mieli tu jakieś Wybicie w górę. Zdrowa na pewno będzie korekta w tym miejscu. Nie wiem, czy te 10 tysięcy dolarów gdzieś tam zobaczymy, i tak dalej. Natomiast czy tam nawet 12, jak to niektórzy mówią, albo 4 jak już w ogóle mówił Gostek z Crypto Crew University. Ale rynek może się bać jednego. Ja też się tego boję. O co chodzi? O to chodzi, że w końcu po 6 latach MTGOX, czyli największa, pierwsza giełda kryptowalut. Która no niestety, ale upadła 6 lat temu, tak jak powiedziałem, ma 15 grudnia oddać ludziom bitcoiny, ma je wypłacić. Nawet moi znajomi, dwójka znajomych z mojej pracy składała tam wnioski już chyba rok czy dwa lata temu do MTGORKS, bo przysłali takie maile, że jeżeli byłeś uczestnikiem naszej giełdy, byłeś zarejestrowany, wypełnij ten formularz, podaj wszystkie informacje, no i my ci wrócimy kasę, tak? To było dwa lata temu, półtora roku temu, czy tam rok temu, no kupę czasu temu. I to było tak przekładane, przekładane. I w końcu podobno za tydzień czasu, 15 grudnia mają te bitcoiny trafić do ludzi. Jest to 137 tysięcy bitcoinów. Wiecie, co to może zrobić, jeżeli te bitcoiny wpłyną na giełdy. I ludzie, którzy od 6 lat nie, nie trzymają swoich kryptowalut, nagle je dostaną, gdzie bitcoin, jak tutaj napisane jest w artykule uósł o około 2600. Rozumiecie to? Wydaje mi się, że 95-98% z tych ludzi będzie, będzie się chciał skeshować i zmienić po prostu swoje życie. Bo jeżeli ktoś tam trzymał ze 100 bitków, na przykład, które wtedy były warte zdecydowanie, zdecydowanie mniej, i nagle ma 100 bitcoinów razy 19 tysięcy dolarów, to naprawdę może człowiekowi zmienić życie. O, zdecydowanie to może zmienić życie. Więc niestety, jeżeli OTC tego jakoś nie, nie pyknie a jeżeli to dostanie zwykły Kowalski taki Kowalski dostanie to ileś tysięcy na całym świecie, to oni nie będą szukali tutaj żadnych OTC linków i tak dalej, tylko zarejestrują się na Binance, na, nie wiem, Bittrexie, na jakiejś innej dużej giełdzie, przeleją tą kasę, klikną sell, sprzedaj i możemy zobaczyć tysiąc dolarów zabitka. Także może jednak Rafał nie przegra, nie przegra swojego zakładu, może tysiąc dolarów za Bitcoina zobaczymy, ale to, jakby wykres w tym momencie wyglądał, nie, nie, no nie, nie chciałbym tego sobie wyobrażać, nie chciałbym sobie tego wyobrażać, bo to by było po prostu tak. Czerwona krecha, może byśmy się tutaj no trochę za, niż, za nisko zjechali, bo aż na minusowe wartości, ale zatrzymalibyśmy się tak naprawdę no, gdzieś w tych okolicach. Oczywiście odbicie byłoby zapewne potężne, tak? Tylko jak długo trwałoby to odbicie i do ilu samobójstw by doszło na tej drodze, ile likwidacji pozycji po prostu zobaczylibyśmy, no wyglądałoby to okropnie, oby tak się nie stało, natomiast nie jest tu nigdzie napisane, oni też chyba nie przedstawili jakiegoś dokładnego planu, jak to ma wszystko wyglądać. Więc ja Was tylko proszę, jeżeli ktoś z Was będzie w pozycji 14 grudnia, 13, stop losy to jest po prostu murowana rzecz. W ogóle, jeżeli ktoś będzie potrzebował, nie wiem, za miesiąc kryptowalut, za miesiąc kasy, złotów, złotówkę, dolarów, nie wiem, euro i ma jakieś kryptowaluty, ja nie chcę mówić, żeby je wysyłać na giełdę. Natomiast jeżeli nagle by tutaj się zdarzył jakiś potężny flash crash i faktycznie spadlibyśmy cholernie nisko, to może lepiej jakieś zyski po prostu zacząć zabezpieczać niż no dojdzie do tragedii, że tak powiem, i ludzie stracą kupę kasy. Tak samo warto może poustawiać jakieś pozycje zakupowe na bardzo niskich poziomach. Ja nie żartuję z tym tysiącem dolarów. Tysiąc, dwa, trzy tysiące dolarów poustawiać są jakieś drobne, jeżeli macie takie pieniądze na jakichś giełdach, bo nagle jeżeli taka szpila miałaby pyknąć, no może być różnie. Zobaczymy, czy oni te bitcoiny wypłacą, Zobaczymy w jaki to transzowo jakoś będę wypłacać, czy nagle to wszystko wypłacą, zobaczymy, czas pokaże, ale no, na rynku może być naprawdę ciekawie. Kolejna informacja, kryptowalutpl, ta domena została sprzedana za milion złotych, informuje nas tu oczywiście bitcoin.org. No, taka, taka ciekawostka, jakiś czas temu była wyceniana na 70 tysięcy złotych w tym momencie została sprzedana za milion złotych. No, także bardzo fajna przebitka. Tutaj informacja o banku, z którego niestety korzystam. Zobaczcie, nie pozwalają mi zakupić kryptowalut na Binance za pomocą karty kryptowalutowej, a otwierają sobie w Singapurze oczywiście tutaj e, Custody Solution, czyli rozwiązanie takie Custody, że duże osoby, oczywiście na początku zapewne, a później może zwykli ludzie będą mogli u nich przechowywać swoje kryptowaluty w bezpieczny sposób. Ja za takie Custody u nich to bardzo dziękuję za to co robią. <laughs> Dobra, e, rozpoczął się Proces zwrotu kasy dla osób, które ucierpiały na haku na giełdzie Kryptopia w 2019 roku. Jeżeli przeszliście KYC w tamtych czasach, jeżeli korzystaliście z tej Kryptopii wtedy i ucierpieliście w, tym, w tamtym haku jakkolwiek, to możecie się do nich zgłosić. Jeżeli nie mieliście KYC, no to niestety, ale z tego co przynajmniej można wyczytać w tym artykule, macie problem, bo takie kryptowaluty mogą wam nie zostać zwrócone. Ważne, że coś chcą zrobić, ważne, że pieniądze chcą oddać. Może szybciej będzie niż w MTGOX-ie, MT może poczekamy, tak jak tutaj piszą, 2019 roku był hack końcówka 2020, pewnie oddadzą w 2021, więc tylko dwa lata po aferze. MTGOX po 6 latach prawdopodobnie odda. Bank tutaj kolejny, oczywiście to już chyba drugi albo trzeci w tym tygodniu, to jest akurat londyński bank, bank Standard Chartered, też Otwiera oczywiście tutaj opcję bycia custodi takim portfelem, czyli przechowywania kryptowalut za Was, żebyście przypadkiem czasem w zły sposób i niebezpieczny nie przechowywali tych swoich kryptowalut. No to kolejny bank chce to robić za Was. Zapewne będą sobie pobierać za to jakieś prowizje. Natomiast ja nikomu bym swoich kryptowalut nie powierzył. Poświęcić lepiej trochę czasu na zrozumienie bezpieczeństwa w kryptowalutach, poznania różnych portfeli kryptowalutowych, yy, dobrych. Dobrych wzorców, jeżeli chodzi o przechowywanie tych kryptowalut i samemu tym sobie zarządzać, niż płacić jakiemuś bankowi i w ogóle oddawać swoje kryptowaluty jakiejś innej firmie, żeby za Was te kryptowaluty przechowywała. Także pilnujcie swoje krypto i raczej ich nikomu nie oddawajcie. Jeżeli chodzi o Ethereum 2.0, tam już bańka 300 tysięcy Ethereum jest deponowana na tym kontrakcie. No niesamowicie 40 tysięcy Ethereum codziennie trafia, jeżeli chodzi ostatnio na ten kontrakt. Natomiast wychodzi to poza limity dziennego przyjęcia, że tak powiem, walidatorów nowych na tym kontrakcie. Bo codziennie może tam chyba tylko 900 nowych walidatorów zostać utworzonych 900 razy 32 tyle, to nam wychodzi 28 800 tylu jakoś. No a tutaj chętnych jest więcej, więc ci, którzy, że tak powiem, chcieli dołączyć później, są dodawani do kolejki dopiero z następnym dniem tej. Ethereum są przekształcane na kolejnych walidatorów. No, w tym momencie ta ilość to jest no, chyba 1,1% wszystkich Ethereum w obiegu. No także no naprawdę bardzo duża ilość osób te, te Ethereum tam rzuca. Ja bym tego dalej ni cholery nie zrobił, jak mam czekać dwa lata z tym i, i nie wiadomo co będzie tak naprawdę za dwa lata z projektem, z kryptowalutami, z czymkolwiek, no to wiecie no nie chciałbym komuś na dwa lata powierzać swojego kapitału na pewno nie takiego sporego, jak 32 eur, bo jakby nie patrzeć, jest to sporo kasy. Informacja z Glassnode, która mnie dzisiaj zainteresowała, to zobaczcie, mieliśmy szczyty, jeżeli chodzi o przepływ kapitału na Bitcoinie, kiedy byliśmy blisko tych szczytów, teraz nastała lekka korekta, no i łapiemy tutaj dołki. Natomiast w przeciwieństwie właśnie do Bitcoina, gdzie ta aktywność spada, to w Litecoinie mamy nowy szczyt, jeżeli chodzi o aktywność tej kryptowaluty. Także widzicie, coś, co jest tańsze i szybsze, czyli Litecoin, nabiera tutaj znowu rozpędu i znowu dużo ludzi z tego korzysta. Parę informacji z CryptoDiffer. Przedstawili tutaj takie porównanie Ethereum według, versus oczywiście ich przeciwnicy, która z która też próbuje być Ethereum killerem, czyli tworzenie smart kontraktów, tworzenie zdecentralizowanych aplikacji, która z nich sobie najlepiej radzi, jeżeli chodzi o kapitalizację tego projektu. No i Polka Dot, która wystrzeliła w tym roku Przeskoczyła takie stare projekty, jak chociażby Cardano, jak Binance Coin, jak Stellar, EOS, Tron, Tezos, NEO, to też no bardzo stary, stary projekt. No i widzicie, że wskoczyła tutaj na drugie miejsce zaraz za Ethereum. Przeskoczyła właśnie o trochę Cardano. Niestety, albo stety, to zależy kto w co inwestuje, daleko im jeszcze do Ethereum. No i myślę, że tak bardzo szybko to tego Ethereum nie prześcigną nam. Jeżeli chodzi o zmianę ceny kryptowalut, to najlepiej sobie poradził w tym roku Waves, 700%, zresztą widzimy ostatnio bardzo mocne wzrosty na Wavesie, Zilika 600% do góry, ADA 330% do góry, ale do szczytów jeszcze tym kryptowalutom troszkę brakuje. Jeszcze druga informacja z CryptoDiffer, tutaj taka informacja odnośnie rynku NFT, czyli tych niepodzielnych, unikatowych tokenów, jeżeli chodzi o wolumen na tych, na tych projektach, co sobie najlepiej radzi, z czego ludzie najczęściej korzystają, to niezmiennie jest to akcja Infinity, czyli ta gierka z tymi mapetami, które tam do siebie strzelają, się biją. Mamy tam jakieś dwóch chyba specjalistów u mnie na Discordzie, w, na kanale Krypto Gry, Gry NFT, nie pamiętam jak, jak ten kanał się nazywa, także jeżeli ktoś chce sobie w to zagrać i zarobi tam jakieś i bo chłopaki na tym coś zarobili, to oczywiście może się do nich zgłosić i jakieś tam podstawy zapewne Wam wytłumaczą. No pozostałe kryptowaluty mają tych transakcji i tych sprzedaży mniej przeprowadzanych, jeżeli chodzi o, o taki ostatni okres. No bo zobaczcie, na akcji to jest 6900 sprzedaży w ciągu ostatnich 7 dni, a tutaj niektóre 2, 10 sprzedaży, 39 sprzedaży. No NFT jeszcze tak nie rozszalało się, mieliśmy chwilowy ten szczyt. Teraz te kryptowolty, ja sobie podprawdzałem wycena, chociażby Rally Tokenu, MIM Tokenu i tak dalej, są na do dość niskich poziomach. Więc jeżeli dojdziemy do tego cyklu trzeciego, gdzie te NFTki będą znowu bardzo mocno tutaj szalały, no to może jest dobry moment, żeby takie takie NFTki zacząć skupywać powoli, ale raczej po 15 grudnia, no bo nie wiemy co się wtedy stanie. Parę informacji z Crypto.com. Crypto.com dodaje dwie nowe kryptowolty do siebie, do aplikacji. Jest to Kusama i jest to kryptowolta Atom. Także jeżeli ktoś korzysta z tych kryptowalut i nie wiedział gdzie do tej pory bezpieczne przechowywać, no to może skorzystać z portfeli od Crypto.com. Crypto.com tak, tak samo wspiera e, zmianę tokena GNT na token G, GLM. Polski projekt zmienia po prostu sieć i migruje się do ERC20 i tak samo Crypto.com to wspiera. No i mamy jeszcze jeden syndicate na, na Crypto.com, jest to syndicate kryptowaluty Zilika, także jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi w tych syndykatach. Polecam oczywiście tutaj przeczytać sobie artykuł i zobaczyć, jak na tym można skorzystać. No bo chodzi tutaj o sprzedaż kryptowolty, akurat w tym momencie z za połowę ceny. Informacja o smartki, 1. Jutro od 10 grudnia o 9 rano czasu polskiego, z tego co mi się wydaje, rusza ostatnia, tak zwana speed round sprzedaży tokenów smartki, Będzie tam można kupić chyba 21 milionów tokenów po cenie 3,5 centa. Kryptowaluta bardzo fajnie sobie radzi, jeżeli chodzi o wykres tutaj. No i ta cena cały czas, cały czas jest zbiana do 3,5 centów. Mieliśmy nawet po 4,5 centa chyba dwa dni temu czy 3 dni temu w nocy, ale cały czas jest zbiana. no i to się po prostu opłaca. Nie wiem, sprzedajecie po 3,8 centa, idziecie na probit, tam przygotowujecie kapitał i tam kupujecie po 3,5 centa, nie? Więc macie na każdej takiej transakcji, która jest powyżej 3,5 centa zysk, więc nie dziwi się, że ludzie oczywiście to robią. Zobaczymy jak te AIO się skończy. Podobno zainteresowanie jest bardzo duże, także może się nawet skończyć przed czasem, tak jak ostatnio lub w ogóle nie wiem, w jeden dzień się skończy. No i później już, że tak powiem wolny rynek o tym wszystkim zadecyduje. No, informacja, która ostatnio obiegła, że tak powiem, polskie media kryptowalut. Kanał Majka został zawieszony. YouTube mu zawiesił kanał. Oczywiście jakieś tam standardowe ich formułki. Mike się odwołał, dostał negatywną odpowiedź, że niestety nadal podtrzymują swoje zdanie. No i teraz musi znowu się odwołać, gdzieś tam szuka jakiś wejść bocznych, że tak powiem, jak nie drzwiami to oknem, jak nie oknem to kominem, żeby ten kanał odzyskać, a na razie korzysta z, z tych platform zdecentralizowanych VibraVid oraz LBRY i tam swoje materiały postuje. Prosił, żeby wam przekazać, że na stronie kryptonaut.pl nadal trwa konkurs świąteczny, tu jak sobie wejdziecie, trwał Majka konkurs, tutaj macie regulamin, jakie są nagrody i tak dalej, więc możecie sobie o tym poczytać, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 grudnia tego roku, także jeszcze troszkę czasu macie no, Majka tutaj naprawdę poruszenie poszło dość grube w sieci, bo kilkaset retweetów, kilkaset lajków na Twitterze, także no niesamowicie jakby tutaj społeczność się zaangażowała, no i dzięki bardzo wszystkim, bo, bo patrzcie no Staramy się walczyć z kamerami, z jakimiś tam naganiaczami i tak A po tych, którzy najwięcej się starają, żeby ten rynek krypto z tego syfu całego oczyścić, to nam się dostaje po głowie, tak? Patryk Kępiński z kryptoraportu miał na dwa tygodnie zablokowany kanał. Mike, nie wiadomo na jak długo i czy w ogóle mu odblokują kanał. Oby tak, oczywiście, ale wiecie, jak to z YouTube'em jest. Algorytm powiedział, że robimy tak i koniec. Jeżeli ktoś tego ręcznie teraz nie sprawdzi, no to może być niestety, ale różnie. Oby tak nie było. Wspieramy tutaj Majka, no i oglądajcie jego materiały na tych platformach zdecentralizowanych. Co do platform, o których chciałem powiedzieć, to jutro wrzucam materiał o, krypto o kryptowalutce, o platformie JustNet. Jest to platforma oczywiście pożyczkowa na tronie. No i pisałem Wam ostatnio na Discordzie, że dopiero ją odpalili i wezmę ją pod lupę. Oczywiście pokażę Wam, jak tu można zarabiać, jakie tu, jest, jakie tu są opcje w ogóle do, do wykorzystania, ile można na tym zarobić. No, i jak to po prostu działa? Także taki tutorial wleci jutro na kanał. I to tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Tyle by było. Dzięki bardzo za aktywność, jeżeli chodzi o Discord. Dzięki bardzo za aktywność, jeżeli chodzi o YouTube'a. 10 tysięcy już ponad 100 subskrypcji. Także idziemy prężnie do przodu. Fajnie, że ta dycha się udała wbić, bo to była taka no, miła liczba, nie? że te starania, które robię ponad 3 lata dla Was, jakoś tutaj się. Przekładają po prostu na osoby, które chętnie chcą mnie tutaj oglądać częściej niż tylko raz na jakiś czas, jak mu YouTube wyświetli ten film. Także dzięki bardzo. Przypominam jeszcze, że zostało kilka dni, jeżeli chodzi o e, sprzedaż książki Encyklopedia Kryptowalut plus w głowie twórcy Bitcoina, w tym dwupaku w tej promocyjnej cenie. Więc jeżeli ktoś chce jeszcze to kupić, no to są ostatnie dni, żeby z tej promocji skorzystać. Później wracamy do standardowych cen no i nie będzie już tej zniżki, która w tym momencie obowiązuje. Dobra, także zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś taktyczny komentarz i widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!